Z jednej strony gospodarka nie będzie chyba rosła powyżej swojego tempa potencjalnego, ale możemy się spodziewać presji płacowej, bo jednak sytuacja na rynku pracy się, bym powiedział, zmienia na korzyść pracobiorców. Powinniśmy z tego cieszyć, ale to oznacza większy, potencjalnie większy nacisk na ceny, no i przyspieszenie wzrostu cen. Jeżeli by tak było, no to wtedy stopy procentowe mogłyby pójść w górę. Zresztą wśród różnych wypowiedzi ze strony Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej ja zarejestrowałem taką, która mówi, że o ewentualnych decyzjach czy o zmianie nastawienia trzeba poczekać do następnej projekcji PKB i inflacji, która będzie miała miejsce w lipcu. Czyli po lipcu będziemy trochę więcej wiedzieć o gospodarce i o tym, jak ją widzą eksperci z Narodowego Banku Polskiego, i wtedy będzie można powiedzieć, czy perspektywa podwyżek stóp się zbliża, czy oddala.